Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, moi kochani, załoga. Przerwy na kawę w doskonałych humorach po 20. kolejce Premier League. Ze mną Krzysztof Bielecki. Dzień dobry, witam serdecznie. Maciej Łaszkiewicz. Dzień dobry, witam również. I słuchajcie, na samym wstępie, zanim jeszcze rozpoczniemy rozmowę o Premier League, zanim uciekniecie w odmęty swoich ulubionych drużyn i przełączycie na fragmenty rozmów właśnie o tych drużynach, to ja bardzo serdecznie chciałbym Was zaprosić na pierwszy historyczny live w historii naszego kanału, odbędzie się on za tydzień pół godziny przed rozpoczęciem meczu Arsenal kontra Manchester United już będziemy na wizji, będzie można sobie z nami pogadać będzie można z nami obejrzeć właśnie na żywo to spotkanie także odpalcie sobie na Viaplay nas dajcie obok i będziemy sobie razem wspólnie oglądać to spotkanie oczywiście będziemy patrzyli na czat będziemy sobie z wami rozmawiali no i będziemy na żywo przeżywać to co będzie się działo na boisku Emirates Stadium. Wiecie, że dla nas mecz Arsenal-Manchester United ma szczególną wagę. To trochę takie derby, przerwy na kawę. Więc, no cóż, nie wypada mi nic innego, jak tylko zaprosić Was na tego live'a. Bądźcie razem z nami. Wydaje mi się, że będzie naprawdę fajna zabawa. Tym bardziej, że no. Arsenal jest liderem tabeli Premier League, a Manchester United drużyną z obecnie najlepszą formą, która ma 5 czy 6 już bodaj zwycięstw z rzędu, licząc jeszcze te przed Mundialem. Także będzie się działo. Wiadomo też, że Manchester United jest jedyną drużyną, która pokonała w tym sezonie Arsenal. Wiemy też, że Arsenal w zeszłym sezonie pokonał na swoim stadionie Manchester United. Także no. Ja już nie muszę mówić, wydaje mi się, żeby zachęcić Was do odwiedzin. Będzie Krzysiek, będzie Maciek, będę ja, także, cóż, widzimy się, mam nadzieję, w niedzielę. A tymczasem. Możemy przejść do tego, co wydarzyło się w tej kolejce, bo trzeba przyznać, że była to bardzo emocjonująca kolejka z takimi spotkaniami, które dużo nam w tabeli rozjaśniały, zwłaszcza tam na samym dole. Ale my słusznie zaczniemy sobie od tego, co na samej górze. I może skoro jesteśmy na świeżo, panowie, to pogadamy sobie o derbach północnego Londynu, które były wygrane dla Arsenalu 2 do 0 na wyjeździe, zwyciężają kanonierzy po bramce samobójczej Hugo Jorisa. Piłka była uderzona oczywiście przez Sakena, ale trzeba przyznać, że Joris sam sobie ją do tej bramki wpakował. Drugiego gola zdobył Martin Odegard strzałem z dystansu. Wszystko to działo się w pierwszej połowie. W drugiej nie oglądaliśmy już żadnych bramek. Oglądaliśmy za to popisy bramkarskie Arona Ramsdale'a, który moim zdaniem był zdecydowanie najlepszym piłkarzem na boisku. Ten ham miał oczywiście swoje szanse, no ale. Aaron Ramsdale był tego wieczoru nie do przejścia. Arsenal wygrywa kolejne spotkanie i ma już 8 punktów przewagi nad Manchesterem City. 9 punktów przewagi nad zarówno Manchester City, Manchesterem City, Manchester United i Newcastle, którzy są na miejscach 3 i 4. Także. Kanonierzy po raz kolejny udowadniają, że ta ich forma trwa, trwa, trwa w najlepsze. Trzeba przyznać, że trochę gorsze spotkanie Gabriela Martinellego, na przykład, ale też wielki popis Bukajo Saki, to co robił w tym spotkaniu, wypada na pewno pochwały, ale ja o to zapytam. Was panowie. Jak wam się ten mecz podobał? Czy uważacie, że Arsenal wygrał zasłużenie? Czy jednak wydaje wam się, że gdyby nie Aaron Ramsey, to byłoby na Tottenham Hotspur Stadium bardzo gorąco tego wieczoru? Oddaję wam głos. Słucham, co myślicie. Co tu dużo mówić? No Klasyczny Tottenham, tak? Czyli mecz dwóch zupełnie różnych połówek. W pierwszej Arsenal absolutnie dominował. No, grał tak. Gdzieś w głowie mi się zaczęła pojawiać taka myśl, że po prostu Arsenal gra już trochę jak taki przyszły mistrz, bo po prostu absolutnie zdominowali Spurs w pierwszych 45 minutach, zbierali prawie każdą piłkę, niesamowite zawody rozgrywał Thomas Parti, Błędy Lorisa sprawiły właśnie, że, że, że udało się w tym meczu otworzyć winik. No a to, co się działo w drugiej połowie, to jest już zupełnie odmienna historia, więc nie, mam, nie, nie wiem już, jakich słów używać tak naprawdę na Tottenham, bo to jest jakiś dzień świstaka. Nie wiem też, co Kąte musiałby zrobić tak naprawdę, żeby tę drużynę w końcu zmotywować od pierwszej minuty, czy oni, nie wiem, może powinni zagrać jakieś 45 minut jeszcze przed swoimi meczami, żeby weszli w mecz, od, od, na, w pierwszą minutę weszli tak, jakby to była 46 minuta, bo ja naprawdę nie widzę e, za bardzo jakichś innych opcji, żeby Tottenham mógł w końcu zagrać mecz od pierwszej do ostatniej minuty na odpowiedni zaangażowaniu, w odpowiedni sposób, e, odpowiednio ułożony taktycznie i tak dalej, bo po prostu to, co widzieliśmy w tym meczu, wydarza się już nie po raz pierwszy, że z po prostu wychodzą spotkanie fatalnie. Jest dużo błędów, bo to nie są tylko błędy Lorisa, ale no tam myślę, że cała ta defensywa nie wyglądała zbyt dobrze. Środek Pora również tam kontę naprawdę próbował znaleźć, jakiś może trochę taki. No, nie wiem, no nieoryginalny pomysł z Papem Matarem Sarem, bo ostatnio występy Olivera Skipa, czyli Wabisumy nie były najwyższych lotów, więc tutaj konte próbował, szukał, ale to też za bardzo wydaje mi się, że e, egzaminu nie zdało, przynajmniej w tej pierwszej połowie, no bo w drugiej to już w siłą rzeczy praktycznie cały Tottenham wyglądał lepiej i faktycznie Aaron Rousey musiał troszkę kanonierów uratować. E, natomiast to, co po prostu Aaron wypracował, korzystając z tych słabości Tottenhamu w pierwszych 45 minutach, no to w drugiej już się po prostu bardzo skutecznie bronił. Mają naprawdę świetnego bramkarza. W swoim składzie Arsenal, więc dla mnie, mimo wszystko, to zwycięstwo kanonierów zasłużone. No, zdecydowanie zwycięstwo zasłużone. Tutaj nie ma, się co, nie ma się co oszukiwać. Aczkolwiek nie do końca zgodziłbym się, że to znowu był ten problem Tottenhamu, który napotykamy w każdej kolejce, bo oni całkiem dobrze otworzyli ten mecz i wyglądali nieźle w pierwszych kilkunastu minutach. No, do momentu tego błędu u Lorisa, który całkowicie ustawił ten mecz pod dyktando Arsenalu. Nawet może nie do końca do tego błędu, bo po tej bramce na 1-0 dla Arsenalu Tottenham też całkiem nieźle odpowiedział. Była ta sytuacja Sona bodajże sam na sam, w której, w której świetnie interweniował Aaron Ramsdale. To mogła być piłka na 1 do 1, więc tak jak Jonasz wyróżnił bramkarza Arsenalu, tak ja też podbijam naprawdę genialny mecz tego piłkarza man of the match i gdyby nie on, to mogłoby się to potoczyć w dwie strony. To, co, się, to, co było bardzo martwiące w grze Tottenhamu, to ten hamu. to jak wyglądała ta druga część tej pierwszej połowy, bo w pewnym momencie Arsenal faktycznie zdominował ich, stłamsił ich na własnej połowie i oni nie wiedzieli kompletnie, jak z tej, z tej własnej połowy wyjść. No Harry Kane gdzieś tam grający w okolicach własnego narożnika boiska i bodajże w pierwszej połowie miał więcej kontaktów z piłką we własnym polu karnym niż w polu karnym przeciwników. Także faktycznie później już po, po tych wydarzeniach Pierwszych 20 bodajże minut, to ten hon został naprawdę bardzo mocno zdominowany, i było widać, jak o wiele lepszą drużyną w tej chwili jest Arsenal. Bo to, tu nie ma, co, nie ma co się oszukiwać. Żeby być zupełnie fair, do tych bramek dla Arsenalu mogło być przecież więcej, bo ten strzał Tomasa Parteja w słupek, z potężna no tak. bomba. No, gdyby to wpadło, to mielibyśmy kandydata do, do jednej z najładniejszych bramek w tym sezonie. no A w drugiej połowie, oczywiście, były pewne zrywy z Pers, no ale z drugiej strony, patrząc na ostatnie 10-15 minut, nie widzieliśmy tego, żeby oni siedzieli cały czas przez, przez te 10 czy 15 minut w polu karnym Arsenalu, bardzo dobrze zarządził tym meczem Mikel Arteta i bardzo dobrze na boisku zarządzili nim piłkarze Arsenalu, bo mimo tego, że była lekka nerwówka, to jestem w 100% przekonany, że oni mieli to przez cały czas pod kontrolą. Ja też zamykając wątek tego meczu wyróżniłbym Zinchenkę, który jak Arsenal ma piłkę, to jest jednym z najlepszych piłkarzy, pewnie obok Parteya i Odegarda na, na boisku. Kiedy jednak Arsenal nie ma piłki, to Zinchenko zdarza mu się popełnić taki błąd, nie przeciąć jakiejś piłki i wtedy idzie groźna kontra dla, dla drużyny rywali, ale naprawdę Zinchenko z piłką z jakiś w ogóle inny poziom, inny lewe. Naprawdę duży tutaj duży szacunek dla Ukraińca, bo, bo potrafi z piłką robić rzeczy niesamowite. Zresztą arsenal w tej kreacji wygląda, ja mam wrażenie, że spotka, ze spotkania na spotkania, ze spotkanie na spotkanie coraz lepiej. No i też Tomasz Partej, w jakiej jest formie, to jest wybitne, aby mówić o tej bramce. Ja to czasem mam wrażenie, że Partej lepiej uderza z pierwszej piłki niż uderza z piłki przygotowanej. To naprawdę kilka już tak jakich bramek z pierwszej piłki zdobył przecież, a ten Wolej, no to tam prawie rozwalił tą bramkę. Słuchajcie, nie wiem, czy, czy macie jeszcze coś dodania do derbów północnego Londynu, które, um, które w sumie w tej drugiej połowie już tak emocjonujące nie były, czy przechodzimy do derbów Manchesteru, powiedzcie. Ja bym może jeszcze dał słówko Hugo Dorisie mimo wszystko, bo ja tutaj już tam poruszyliśmy temat, że popełnił błędy, ale no właśnie zaczynam się zastanawiać, czy te 355 występów w Premier League to już tak, nie jest dobry moment na to, żeby gdzieś tam odchodzić powoli w cień. Pojawiają się już pierwsze e, informacje o tym, że Tottenham szuka faktycznie nowego bramkarza, może to być Jordan Pickford, może to być, e, nie wiem, chyba nawet David Raya tam się pojawił, no to może nie jest jeszcze takie głośne nazwisko, no ale w tym momencie takim kontrkandydatem do miejsca. W, pierwszy, w pierwszym składzie między, między słupkami jest Fraser Forster, więc no, ktokolwiek tak naprawdę tutaj, żeby poczuć troszkę właśnie takiej presji na sobie u Loris, który jest naprawdę no, zasłużonym piłkarzem, w końcu kapitanem Kogutów przez wiele lat. Ja zawsze miałem z nim taki problem, bo zawsze, gdy sobie myślałem, że to jest niedoceniany bramkarz, że on powinno się o nim mówić więcej, no to dochodziło potem do jakiegoś meczu, w którym rzeczywiście popełniał błąd i jednak taka teza, że, że to może nie jest jeszcze taki klasowy bramkarz najwyższej światowej klasy, no da delikatnie po prostu gdzieś tam znajdowała swoje uzasadnienie i teraz mam wrażenie, że tych błędów w ostatnim czasie troszkę się namnożyło I, i faktycznie to jest taki zawodnik, który powoli wydaje mi się, że powinien tam delikatnie ustępować. No i ten mecz ewidentnie mu tutaj nie wyszedł. Można go delikatnie usprawiedliwać, że, że przy tym strzale Saki był rykoszet, ale no. Koniec końców, bramkarz, który broni w Tottenhamie, czyli w jednej z stopowych drużyn Premier League, powinien też być gotowy na to, że ta piłka gdzieś tam będzie jakąś. No, dotknie nogi, tak? Rajana na ona będzie jakaś delikatna obcierka i trzeba być po prostu gotowym na wszystko. To jakby nie po to bramkarze samo szkoleni z refleksu, żeby takie rzeczy po prostu prze, przepuszczać i w zasadzie wrzucać sobie je sam do, do bramki, do siatki. Więc tutaj taki temat wydaje mi się, który jeszcze ewentualnie można było poruszyć. Nie, no zdecydowanie to, to, to nie ma żadne, żadnego usprawiedliwienia dla ugody. Lorisa, w tej sytuacji, tam żaden rykoszet nie ma, nie ma prawa wpłynąć na to, że on wpuści tę piłkę do bramki. No i to była największa różnica w tym spotkaniu, że Arsenal miał bramkarza, który jest no, w absolutnym światowym topie i w genialnej formie, a to ten Hamma bramkarza, który w tym sezonie popełnił już cztery błędy prowadzące bezpośrednio do straty bramki i to jest dwa razy więcej niż drugi zawodnik w Premier League w tej klasyfikacji, więc pokazuje to tylko, jak bardzo gdzieś ten poziom najwyższej piłki angielskiej odjechał już u Lorisowi. I to nie jest sytuacja tylko z tego sezonu, bo on już w poprzedniej, w poprzedniej kampanii miał momenty, w których faktycznie nie dawał rady i wydaje mi się, że bramkarz to jest ta pozycja, od której tą swoją jakąś rewolucję, która jest potrzebna Tottenhamowi, powinno się zacząć. Wspomniałeś o Pickfordzie, swego czasu byli też łączeni z Dinem Hendersonem, bo oczywiście nie wiemy jak, jak wygląda jego przyszłość w Manchesterze United, jest na pewno w samej Anglii kilku bramkarzy, których mogliby spróbować, a na ten moment no, pytanie, czy Gonte nie będzie chciał zamieszać między słupkami, no bo Loris na ten moment nie daje w zasadzie niczego. I na tym wątku sobie skończymy omawianie tego spotkania. Więcej pewnie o Arsenalu porozmawiamy sobie już za tydzień na live. Także wbijajcie pół godziny przed meczem. I jeżeli będziecie mieli jakieś pytanie, to chętnie sobie na nie odpowiemy. Na przykład, czy Odegard jest najlepszym Norwegiem w Premier League. Ja na przykład, chętnie podyskutowałbym na, takie, na taki temat. A tymczasem przechodzimy do derbów Manchesteru. To, że Arsenal ma 8 punktów przewagi nad Manchesterem City, to niejako zasługa naszych czerwonych braci z Manchesteru. Krzysztof i jego ekipa Manchester United zwyciężają 2 do 0 z Manchesterem City. No Ale dobra, dobra, ja się tutaj śmieję, że Manchester City traci punkty, a tak naprawdę Manchester United zaczyna dojeżdżać do całej tej czołówki. Do Manchesteru City w tym momencie czerwone diabły tracą jedynie punkt. Także są już, już czują oddech na ich plecach podopieczni PEPa Guardioli. To spotkanie też było w, zaczęło się tak naprawdę. W drugiej połowie, bo pierwsza połowa to trochę takie mierzenie sił, patrzenie na siebie, badanie na co można sobie pozwolić. I w drugiej połowie po wejściu Jacka Grillisza ten szybko ustawił wynik spotkania na 1 do 0. No i później zaczęło się to co dobre dla Manchesteru United. Najpierw do bramki trafił Bruno Fernandes, a potem Marcus Rashford. Generalnie, słuchajcie, musimy zacząć od tej bardzo kontrowersyjnej bramki. Krzysztof, wiem, że Ty sobie też specjalnie przygotowałeś taką podkładkę, jak będziesz nam tłumaczył tego spalonego. O co tam chodziło? Dlaczego ta bramka została dla Manchesteru United puszczona? Dlaczego tam nie, sędzia nie gwizdał spalonego? No bo wydawało się, że ten spalony absolutnie będzie. O co tam chodziło? Możesz tę sytuację nakreślić razem zresztą... Z tą podkładką, jeżeli ktoś nas słucha w tle, to może sobie teraz włączyć wideo. No i cóż, oddaję Ci, Krzysztof, głos, od tego sobie zaczniemy, a potem przejdziemy oczywiście do innych pytań. No sytuacja jest naprawdę kontrowersyjna, myślę, że teraz na ekranie zobaczycie takie wyjaśnienie tego, czym jest spalony w, według IFAB, czyli według przepisów gry w piłkę nożną, jak wygląda interpretacja spalonego. No i przyznam szczerze, że oglądając tę sytuację, w której Markus Rashford był na ewidentnym spalonym, ale przepuścił piłkę i przejął ją Bruno Fernandes, który strzelił bramkę, próbowałem sobie wmówić i próbowałem sobie wytłumaczyć, że uznanie tej bramki to jest słuszna decyzja. Ale im więcej razy oglądałem tę sytuację, tym bardziej, tym bardziej mam po prostu wrażenie, że był to błąd i był to spory błąd sędziów, a może nie błąd sędziów, a błąd po prostu przepisów, bo one są już w tej chwili coraz bardziej zagmatwane i nie ułatwiają interpretacji boiskowej arbitrom na, na, na boiskach Premier League. Ale przechodząc już do samej sytuacji, to krótko nakreślając to, co się wydarzyło. Markus Rashford otrzymał podanie prostopadłe bodajże od Miro nie dotknął piłki, co jest, co jest w tej sytuacji bardzo istotne, ale... W zasadzie biegł obok niej, tak jakby, ją, tak jakby z nią dryblował i w pełni kontrolował to, co z piłką się dzieje. W tymczasem krzyknął do niego Bruno Fernandes z za pleców, wyskoczył znikąd i pokonał Edersona. No i okej, okay, teoretycznie, według przepisów, Markus Rashford ani nie stał w linii, nie utrudniał, nie utrudniał widoczności Bramkarzowi czy też obrońcom, ani nie dotknął tej piłki. Ani w teorii nie e, utrudniał rywalom odebrania mu tej piłki, bo rywali po prostu obok niego nie było, nie było bo stanęli łapiąc go na pułapkę offsideową i wiedzieli, że jest na spalonym. E, no i to wykorzystał Bruno Fernandes i to dało sędziemu furtkę e, do tego, żeby, żeby tę bramkę uznać. Ale e, no, jak można powiedzieć, że Markus Rashford nie utrudniał e, obrońcom City tej, tej, tej sytuacji, skoro no, był, był, był w zasadzie w posiadaniu piłki? E, Ederson wyskoczył do niego i ustawił się w świetle bramki tak, żeby. Bronić jego strzału, a nie strzału Bruno Fernandesza, więc to jest kolejna przewaga dla Manchester United w, dokładnie w tej samej sytuacji. No i ja nie widzę tutaj wielkich szans na uargumentowanie tego, że to była poprawnie uznana bramka, że to był poprawnie strzelony gol. Okej, okay, wyłapało to pewną lukę w przepisach, bo gdzieś nie do końca jest to sformalizowane, nie jest to gdzieś do końca opisany tego typu przypadek, ale wydaje mi się, że gdyby sędzia nie uznał tej bramki i odgwizdał spalonego, to byłaby to mimo wszystko lepsza decyzja. To byłaby jedyna prawidłowa decyzja. No mam tak, zdanie. tak. No tutaj się. So, sorry, ale ja tu będę po prostu bezwzględny, bo to jest skandaliczna decyzja sędziów. Naj, największy błąd w tym sezonie. Nie wyobrażam sobie, żeby był aż taki klops. Parę takich tam gdzieś tam mniejszych, większych pomyłek kojarzę z tego, z tego sezonu, ale czegoś takiego szczerze mówiąc jeszcze nie widziałem. Tym bardziej, że ten gol mimo wszystko realnie wypaczył wynik meczu. No bo Akanji powiedział wprost, że on po prostu był bardzo mocno skupiony na Ashfordzie. To było widać. To samo mówiłeś też o Edersonie. Że on się ustawił w taki sposób, jakby to Markus Rashford miał oddawać strzał. No a jeszcze w wywiadzie po meczu Nathan Ake powiedział, że ten gol no, zdecydowanie wybił ich z rytmu, więc to, co się działo później, no miało naprawdę bezpośredni. było jakby zapoczątkowane przez tę decyzję sędziów. Ja w ogóle nie znalazłem ani jednego komentarza, który poparłby tę decyzję. Nawet kibice Manchester United, których znam, oczywiście cieszą się z tego, że United wygrało to spotkanie, mówią, że United zagrał dobry mecz, ale ta decyzja była jednoznacznie błędna. Także Stuart Atwood, jego asystent Darren Kahn i Michael Oliver na warze. Dziękujemy za, za zepsucie tego wyjdowiska i jakby tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Ja żeby nie było, ja absolutnie nie, nie bronię tutaj sędziów, tylko gdzieś staram się zrozumieć to, jak dlaczego ta decyzja została podjęta tak, podjęta w ten sposób. Swoją drogą bardzo byłem zdziwiony, że tak szybko to przeszło, bo to było w zasadzie kilkanaście sekund, sędzia nie podbiegał w ogóle do waru. Bardzo szybko była, była podjęta ta decyzja o tym, żeby tą bramkę uznać. No a pytanie, czy gdyby jeszcze kilka powtórek nie zostało gdzieś Przeanalizowanych, jeszcze trochę więcej czasu dać tej, tej sytuacji, to ta decyzja nie byłaby inna. E, więc zdecydowanie też nie uzdawałbym bym tej bramki dla, dla Manchesteru City, ale też dla Manchester United oczywiście, e, ale też nie winiłbym aż tak mocno sędziów, a chyba bardziej przepisy, które no, moim zdaniem są w tym wypadku niejasne, że są dosyć mocno skomplikowane. Nie, ale Krzysiek, no wiesz, Maciek, proszę. Cię Maciek, byłam, ale da się, da ale się... było już wiele sytuacji w tym, w tym sezonie. Ktoś nawet odwinał chyba w jakimś meczu, nie Wertonu, gdzie ewidentnie ten przepis był zastosowany w zupełnie inny sposób, że piłkarz, który gdzieś tam w jakiś sposób, nie wiem, podniósł nogę albo uchylił się od strzału, absorbował wyraźnie po prostu obronę i bramkarza. Więc w tym przypadku to jest jeden do jeden sytuacja analogiczna. Właśnie nie, bo wtedy w tych wypadkach wpisuje się w ten punkt tego przepisu, który mówi o przysłanianiu linii strzału, bądź też gdzieś tam linii tego strzału i widoczności bramkarza, czy też obrońców. Tutaj tego do końca nie. Nie ma i to wchodzi gdzieś w tą taką lukę. I ja absolutnie nie chcę tutaj być, być adwokatem diabła i usprawiedliwiać tej decyzji, bo, bo ona jest po prostu błędna, ale gdzieś widzę pole, pole do tego, dlaczego, dlaczego został popełniony taki błąd. Znaczy, ja to rozumiem i doceniam, ale jeszcze jest jeden taki, taki aspekt, o którym nie powiedzieliśmy. Czy, czy nie wiem, jak wy uważacie, czy przypadkiem po prostu sędziowie też trochę nie ulegli presji na Old Trafford, bo wiadomo, że to. to, to... To jest takie kontrowersyjne, tak? No bo jak sędzia, który prowadzi taki mecz, miałby ulec presji z trybun stadionu, na którym prowadzi spotkanie, jeżeli jest tak podatny na to, jak że piłkarze po prostu dookoła machają łapami, a, a kibice krzyczą i gwizdzą, no to w takim razie nie powinien w ogóle sędziować meczu, ale z drugiej strony, no wydaje mi się, że to akurat w tej sytuacji to się mogło wydarzyć, to, to nie wiem, no jak widzicie. Jeszcze Bruno Fernandes biegnący tam z łapami po swojemu, e, no. krzyczący, wydzierający się, że on był na, na pozycji właściwej, a to Markus Rashford był na spalonym. Nie no, ciężka sytuacja. Podejrzewam, że, że był tam mętlik w głowie sędziów, no ale tak jak mówisz, my wszystko sędziują na tym poziomie i powinni zarządzić tą sytuacją zdecydowanie lepiej. Co do tego, co powiedziałeś, że nie ma ludzi, którzy tę którzy sytuację bronią i którzy uważają, że, że to była prawidłowa decyzja, jest sporo kibiców Manchester United, którzy tak twierdzą, więc, więc to akurat, to akurat na tego typu wypowiedzi można się natknąć w internecie, no ale większość po prostu. Bierze to co, to, co los dał i akceptuje, że to nie była dobra decyzja. Erik ten Hag też fajnie powiedział po tym spotkaniu, że oczywiście cieszy się z bramki, ale rozumie rozgoryczenie drużyny przeciwnej, bo gdyby on stracił taką bramkę, to byłby wściekły. Ja tylko dodam od siebie na sam koniec, że też nie rozumiem w ogóle, że dlaczego ta bramka została uznana. Znaczy, oczywiście wysłuchałem w skupieniu tutaj próby, próby tego, jak mogli to widzieć sędziowie, no ale dla nią po prostu tej bramki być nie powinna, a ta waga czy presja. Nie wiem, dla mnie coś takiego, jak jesteś sędzią, zwłaszcza na takim poziomie, kompletnie nie powinno mieć żadnego y, znaczenia i, i w ogóle nie powinno być to brane pod uwagę. Ale dobrze, no panowie, dosyć o tych kontrowersjach sędziowskich. Tutaj akurat trudno o tym nie rozmawiać, no bo powiedzmy sobie szczerze, że te dwa punkty y, mogą kosztować naprawdę dużo w tym sezonie, no bo tutaj każdy punkt się liczy w tej pogoni, zarówno dla jednej, jak i drugiej drużyny, tak naprawdę się okazało. Ym, no i powiedzcie mi, tak realnie. Czy Manchester United włącza się do tej rywalizacji o Mistrzostwo Anglii? Bo punkt za Manchesterem City to już jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. W sezonie, w którym tak naprawdę nie potykają się tylko dwie drużyny, bo nie potyka się Arsenal i Newcastle. Te obie te drużyny mają tylko po jednej porażce. Także tak naprawdę ugryźć można każdego. Pokazuje to Manchester City, który już trzy razy przegrał. Manchester United przegrał 4 razy, także nie myli jeszcze w takiej formie w tej sezonie. I wydaje się, że z każdym kolejnym meczem grają coraz lepiej, bo to spotkanie z Manchesterem City może i nie mieli jakoś dużo posiadania piłki, ale uważam, że to spotkanie było bardzo wyrachowane i, i może nawet byli groźniejsi. Gdzie ten Manchester United zmierza? Dokąd podąża i gdzie skończy, jak myślicie? To ja odbiję to pytanie o to, czy Manchester United jest w grze o tytuł mistrzowski, bo jestem ciekaw, czy uważasz, że Manchester City jest jeszcze w grze o tytuł mistrzowski? Nie no, no jak najbardziej, no i Arsenal, i Manchester City, i Manchester United uważam, że to są trzy drużyny, między którymi to Mistrzostwa Anglii się rozstrzygnie. No jakby nie, ja nie lekceważę Manchesteru City, ale wiesz, co tak, no, ale nie. W sensie, <śmiech> 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 Tak, ale nie, okay. jak, jak Newcastle uważam, jak naj, w sensie najmniej ich uważam w tej, w tej rywalizacji o mistrzostwo Anglii. Faktycznie top 4 jak najbardziej, ale, ale o mistrzostwo może, może jeszcze nie. Nie wiem. Który musiałby być moment sezonu, żebym uważał, że 8 punktów nad Manchesterem City to jest bezpieczna przewaga? Cały czas Manchester City ma dwa bezpośrednie mecze z Arsenalem, cały czas jest pół sezonu tak naprawdę jeszcze przed nami, więc nie, no absolutnie nie wypisuję tutaj Manchesteru City, a włączę nawet Manchester United. Właśnie do tego chciałem zmierzyć, że jeżeli Manchester City wciąż jest w grze o tytuł mistrzowski, to Manchester United też w niej jest, bo to jest zaledwie jeden punkt różnicy między tymi dwiema ekipami. No United do meczu z Arsenalem może przystąpić, w zasadzie będzie to mecz o zbliżenie się na trzy punkty do Arsenalu, bo jeszcze w międzyczasie jest mecz z Crystal Palace, jeżeli ten mecz wygrają, to będzie 6 punktów, oczywiście jedno spotkanie więcej e, rozegrane i możliwość zbliżenia się do Arsenalu na trzy oczka. E, biorąc pod uwagę, że jeszcze Arsenal ma właśnie te dwa bezpośrednie mecze z City, to jest to naprawdę dobra sytuacja wyjściowa. Oczywiście jestem przekonany, że Manchester United, projekt Manchester United, projekt Erika Tenhaga jest na zdecydowanie mniej zaawansowanym poziomie niż ten Mikela Rtety, e, czy też, że na przestrzeni całego sezonu być może nie jesteśmy w stanie rywalizować z Manchesterem City, jeżeli chodzi o szerokość kadry i jeżeli chodzi o, o całe ich zaplecze i to, jaką, jaką są ekipą. Więc, więc to na pewno, tu na pewno United ma swoje braki i jest drużyną słabej postawioną, ale patrząc na to, jak zagrali chociażby w tym meczu z Manchesterem City, to w zasadzie wszystko jest możliwe. Zobaczyliśmy coś, czego mogliśmy się spodziewać, bo Erik ten Hag ułożył tę drużynę bardzo podobnie do tego meczu z Tottenhamem, w którym United całkowicie, całkowicie zdominowali Spurs, więc no, było, to, było to trochę do przewidzenia. Jedną trudną różnicą było to, że znowu Luke Show zagrał na środku obrony. Zagrał znakomicie, więc Luke Show wyrasta nam tutaj na kapitalnego środkowego, kapitalnego środkowego obrońcę. Zneutralizowany został Erling, ha Erling Haaland. Te ataki City były bardzo szybko rozbijane. No a Manchester United atakował z kontry i to się popła to popłaciło dwukrotnie w tej, w tej drugiej połowie spotkania. Udało się wyciągnąć ten wynik tego meczu na 2-1. Naprawdę świetne, świetne spotkanie ze strony podopiecznych Erika Tenhaga, można wyróżnić w zasadzie każdego zawodnika, bo, bo to był naprawdę dobry, równy mecz. Zaskoczyła mnie właśnie ta, ta, ta obsada środka obrony, bo myślałem, że Lisandro Martinez będzie stuprocentowym pewniakiem do rozegrania tego spotkania, no ale jednak Luke show. Wygrał tutaj przy okazji, można było wystawić dwóch bocznych obrońców, którzy są w formie, bo i Tyrell, Tyrell Malacia i Arno Bisaka też grają całkiem nieźle. Chociaż oczywiście do Arno Bisaki można się znowu przyczepić, że bramka dla Manchester City padła po piłce wrzuconej za jego kołnierz, czyli sytuacja, w której byliśmy świadkami w każdym z poprzednich sezonów notorycznie. Ja czekam na Diogo Dalota, czekam też na Wołtawek Horsta, bo to jest oczywiście nowy transfer Manchester United, o którym nie mieliśmy sobie chyba jeszcze okazji pogadać Numer 27 na koszulce, więc 2 plus 7 równa się 9. To będzie snajper. I to będzie snajper, który zacznie strzelać już na, już na Emirates. Też głęboko w to wierzę, też myślę, że Wecords to jest taka postać, która trochę nam przypomina to zeszłoroczne Banley, które bardzo mocno, za którym bardzo mocno tęsknimy. Ja tylko tutaj dodam, że jak inny to był mecz względem tego, co się wydarzyło 2 tak. października, gdy Manchester United po prostu no, został zmierzony wtedy przez Manchester City, jak długą drogę przebyła ta drużyna? Rzeczywiście pod takim względem, takim ułożeniem taktycznym, bo bardzo umiejętnie Manchester United zakładał pressing i zamykał przestrzenie przede wszystkim w środku e, boiska. Tytaniczna praca duetów Retty i Kazemiro. Kazemiro naprawdę wniósł niesamowicie wiele jakości do tej drużyny, ale to już chyba nie muszę powtarzać, bo już od dobrych kilku odcinków, od dobrych kilku kolejek zwracamy uwagę na tego piłkarza. Więc Manchester United naprawdę poczynił ogromny progres i to też nie chcę tutaj, to co powiedziałem wcześniej o tej błędzie sędziowskim, też nie chcę, żeby to wybrzmiało w taki sposób, że Manchester City zasłużył w tym meczu na zwycięstwo, bo faktycznie United zapracowało na to, żeby punkty z tego meczu wyciągnąć, nawet mieli wyższe ekspekcje. Goals. tak naprawdę City oprócz tej bramki nie oddały żadnego celnego strzału, więc tutaj co najmniej podział punktów byłby sprawiedliwy, a nawet i to zwycięstwo United, mimo że w kontrowersyjnych okolicznościach nie powinno jakoś bardzo mocno bulwersować. No i przede wszystkim też tutaj na koniec myślę, że można wyróżnić Markusa Rashforda, bo znakomita forma tego piłkarza, to już jest 8 bramek i 2 asysty w ostatnich 7 meczach po mundialu. Piłkarz, który ciągnął United ofensywnie w pierwszej połowie, no a w drugiej po prostu też pociągnął strzelając kluczowego gola no i też wiadomo, biorąc udział w tej w tej bralce Bruno Fernandesza, ale koniec końców to jest piłkarz, od którego w tym momencie United zależy naprawdę no, bardzo dużo, to, to jest może nawet za mało powiedziane, po prostu Rashford stał się liderem tej drużyny z krwi i kości. No był też taki moment w pierwszej połowie tego meczu, kiedy to z kolei Rashforda coś pociągnęło i to była albo pachwina, albo mięśnie, mięsień dwugłowy. W każdym razie wyglądało na to, że Rashford będzie musiał opuścić boisko. I powiem szczerze, że kiedy to zobaczyłem, to ja już chciałem stawiać krzyżyk na tym sezonie, no bo nie wyobrażam sobie w tej chwili Manchester United bez Markusa Rashforda. Manchester United grającego cokolwiek w tym sezonie bez Markusa Rashforda, bo to, jaką formę złapał ten chłopak, to jest po prostu coś niesamowitego. Więc miejmy nadzieję, że ten uraz drobny nie odezwie się jeszcze w przyszłości, bo świetnie oglądać markusa Rashforda w takiej dyspozycji. Markusowi Rashfordowi oczywiście życzymy zdrowia, to jak najbardziej podpisuje się pod tym, ale mógłby już delikatnie się uspokoić, zwłaszcza przed tym spotkaniem Arsenal-Manchester United, bo faktycznie forma wybitna, jeden Tam obecnie się piłkarzy Premier League, a w ogóle nie no, jakby Weckhorst zdobył bramkę za tydzień, to nie wiem, nie, nie wiem, jaka będzie moja reakcja, ale wolałbym tego nie testować, ale na pewno zapraszamy Was na live'a, bo widzicie, ile tu jest wątków dookoła. No po prostu musicie z nami być tego wieczoru. Dobrze, a my tymczasem lecimy dalej. Nie był to najlepszy wieczór. Dla piłkarzy Liverpoolu, bo przegrali 3 do 0 z Brighton, notując drugą porażkę z rzędu, też zresztą z drużyną na B. Wcześniej przegrali z Brentford, teraz przegrali z Brighton. Obie te drużyny znajdują się przed Liverpoolem w tym momencie, także no. Bardzo, bardzo kiepsko, jeśli chodzi o tę drużynę. To był pierwszy mecz, kiedy Gakpo zagrał od pierwszej minuty, no i na pewno będzie to mecz do zapomnienia w zasadzie nic dobrego Liverpool, jako cało okształt tak właściwie w tym spotkaniu nie pokazał. Za to Soli March zapamięta to spotkanie na bardzo, bardzo długo, bo to on zdobył dwie bramki, a przy golu danego Welbecka zaliczył y, asystę. Także Brighton pokazuje ich bardzo, bardzo wysokie y, aspiracje. Wcześniej jeszcze wygrali y, z Evertonem 4 do 1, <laughs> także Brighton tutaj jak najbardziej stać y, na wszystko. Dość mówić, że mają mecz mniej od Tottenhamu, a mogą w przypadku zwycięstwa, zrównania się, wyrównać razem z nimi punktami. Także ta walka o puchary w tym sezonie bardzo, bardzo ciekawa. Nie dość, że mamy reprezentantów y, wielkiej szóstki, to mamy jeszcze y, Newcastle, to mamy Fulham, mamy Brighton no i cały czas czekamy aż ten Liverpool i Chelsea wrócą na właściwe tory, czy wydaje wam się że Liverpool jakoś szybko wróci no i powiedzcie mi na co stać to Brighton, bo z każdym kolejnym spotkaniem na przykład mi Toma pokazuje że on ma papiery, żeby grać jak najbardziej w którejś drużynie z wielkiej szóstki, a kto wie dlaczego miałby nie grać w Brighton no właśnie, bo może Brighton to będzie ekipa, która nam się tutaj na stałe zamelduje w tych Górnych rejonach. W Premier League w tym momencie zrobiło się tyle dobrych drużyn, tyle dobrego miejsca, że w zasadzie dlaczego te najlepsze ekipy miałyby wyciągać takich piłkarzy? Może napiszą swoją historię, kto wie. Na pewno Brighton ma papiery na to, żeby taką ciekawą historię napisać, i to jeszcze w tym sezonie. No mówisz tutaj, że pojawiło się kilka dobrych drużyn, a ile dobrych drużyn ubyło nam z tej czołówki Premier League. Liverpool jest na pewno jedną z takich ekip, która jest karykaturą samej siebie tak naprawdę mm -hmm. sprzed miesięcy czy przed sezonu, bo mm -hmm. Jezu, jaki ten Liverpool jest płały. naprawdę. W tym meczu to był jeden z najbardziej jednostronnych spotkań w tym sezonie Premier League i to też podkreślił Jurgen Klopp, powiedział, że to było najgorsze, najgorszy występ jego w ogóle, to nie biorąc pod uwagę tylko mecze, które prowadził jako trener Liverpoolu, ale także też jako myślę, że wcześniej trener i Dortmund to, to miał właśnie na myśli on trochę riwinę rozkładał trochę na piłkarzy, bo, bo mówił, że, że jednak no, oni nie wygrywali kluczowych pojedynków, że zbyt łatwo tracili posiadanie ale koniec końców to on jakby też przeprosił za to, bo po prostu powiedział, że się tę drużynę przygotował że on powinien zorganizować od ma sekurację za każdym razem, gdy Liverpool e, tracił, e, tracił piłkę, że jednak formacja, którą przygotował, nie była dobra i że to jednak wina bardziej leży po jego stronie. Natomiast to, jak Liverpool naprawdę od początku, od góry do dołu wyglądał w tym spotkaniu, no to jest naprawdę bardzo przykry, taki właśnie, jak mówię, karykaturalny obraz tej drużyny, którą pamiętamy, bo można oczywiście powiedzieć, że Liverpool ma problemy kadrowe, jakby można powiedzieć, że są kontuzje i tak dalej, ale czy skład, w którym oni wyszli, ten mecz był zły? No nie, no tam jest tak naprawdę kilku piłkarzy, e, większość tych piłkarzy, no to są tacy zawodnicy, na których klop od dobrych paru miesięcy, paru miesięcy czy od paru lat e, zawsze mógł liczyć, a w tym meczu i w kilku ostatnich pojedynkach, e, no to naprawdę daleko od optymalnej formy są, nie wiem, Matip, Aleksander, Arnold, e, Robertson, Tiago, Anderson. Mogę wymieniać i wymieniać. W salach też przecież no kompletnie e, się w tym wszystkim nie odnajduje i wrzucasz tam tego kodygo Gakpo i może oczekujesz, że on tutaj coś zmieni, ale to też nie jest taki piłkarz, e, takich charakterystyki, żeby od razu móc wejść na dziewiątkę. i Strzelić trzy gole, no to tutaj ewidentnie Liverpool po prostu nie, nie tą drogą powinien podążać. Więc mnóstwo sierpich słów myślę, że o Derek moglibyśmy mówić, bo tutaj nawet nie wiem, statystyka strzałów jest dla nich przytłaczająca: 16 do 6 dla, 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 dla Brighton, 9 do 2 w Celnych, więc tam po prostu byli wyraźnie słabsi. I e, chciałbym jeszcze powiedzieć parę dobrych słów o Brighton, ale jeszcze oddam na, na w tym momencie głos Krzyśkowi, żeby tutaj coś dodało Liverpoolu, bo widzę, że jest chętny. No tak, bo mówisz, że ten skład, czy ten skład jest zły, a jest odbiję i zadam pytanie, czy jest dobry, bo absolutnie nie jest dobry w, na ten moment. I... Nie, jest dobry, jest dobry. Nie, znaczy, ja gdybym na przykład, nie wiem, Aleksa Oxlade-Chamberlain Oxl Oxl no na pewno bym nie wystawiał w pierwszym składzie, gdybym był e, trenerem Liverpoolu, ale z drugiej strony pozostałych dziesięciu piłkarzy, myślę, że równie dobrze rok temu w takim zestawieniu oni by wygrali to spotkanie, albo po prostu graliby by jak równy z równym do ostatniej minuty. No ja wiem, że Brighton jest trochę takim silnym, nieprzewidywalnym rywalem, ale no mimo wszystko wydaje mi się, że, że na, tych, na wielu z tych piłkarzy Klub mógł przez wiele lat liczyć, a w tym momencie to są po prostu jacyś, no nie wiem, no przebierańcy, tak? No. Widać, było bardzo brak wyrdziela Wandajka w tym spotkaniu, bo ten środek obrony był totalnie zagubiony w całym tym meczu. Ta wysoko ustawiona linia defensywy była no naprawdę w lesie w tylu momentach, że to aż tak ciężko było tego zliczyć. Przez to, że asekuracji dobrej od swoich środkowych obrońców nie miał też trend Aleksander Arnold, on też się gubił. Wiemy, że on te swoje problemy w defensywie miewa, ale w tym meczu nie winiłbym jego w głównej mierze bardziej duet środkowych obrońców, czyli Matipa i Konate, którzy zagrali naprawdę fatalnie. Spotkanie. No i Jurgen Klopp może się modlić o to, żeby Virgil Van Dijk wrócił jak najszybciej, bo. Bo wygląda to bez niego po prostu źle. Środek pola też nie funkcjonował. Naprawdę, Liverpool w tej chwili jest do, kompletnej, re, do kompletnego remontu ze strony Jurgena Klopa. Czy to ludzkiego za pośrednictwem jakichś transferów latem, czy to formacyjnego, mentalnego, jakkolwiek Niemiec będzie chciał podejść do, tej, do swojej drużyny, to trzeba tam działać, bo zaczyna to wyglądać naprawdę, naprawdę martwiąco, tak jak już wspomniałeś. No a Brighton, tak tylko zacznę i zaraz, zaraz oddam Ci głos. No, wygląda jak, jak drużyna, naprawdę jak drużyna z prawdziwego zdarzenia i poradziła sobie z tym świetnie. Solimarcz to jest piłkarz, którego, którego trzeba tutaj wyróżnić, bo on dubluje już w zasadzie swoje dorobki bramek, asyt z, z wszystkich poprzednich sezonów. No i w końcu wydaje się, że Roberto De Zerbi wie, jak trafić do tego chłopaka, bo Graham Potter oczywiście kapitalnie rozwijał piłkarzy, ale z Marczem nigdy tak do końca nie wychodziło, a tymczasem u Dezerbiego Soli Solimarcz wygląda naprawdę na kawał gracza Wiesz co, bo Soli Macz troszkę grał inaczej u gra. Potera. On bardzo często występował na skrzydle, a tutaj jednak w tym meczu i w paru poprzednich spotkaniach, on był takim typowym skrzydłowym. A wcześniej u Pottera na wahadle, więc więc ewidentnie tutaj widać w tym, w tym piłkarzu delikatną zmianę, że on gra po prostu ofensywnie. No i efektem jest tego cztery gole i cztery asysty po mundialu, więc to no absolutnie znakomita forma. Wcześniej mówiliśmy, że Rashford jest w świetnej formie, no to Soli March jest drugim takim piłkarzem, który naprawdę gdzieś ta przerwa mundialowa mu, mu pomogła. I to wszystko się brak Brighton dzieje mimo tego, że gdzieś tam w tle się cały czas dzieje taki delikatny spród związany z Leandro Trossardem, który chce z tej drużyny odejść. Marcz jest dla mnie. Ja w ogóle napisałem taki odpitał już jakiś czas temu, że to jest jeden z najbardziej niedocenianych piłkarzy w ogóle w Premier League od dobrych paru sezonów. Bo to jest taki wyrobnik, właśnie, który zawsze pracuje dla drużyny, który gdzieś tam jest niedoceniany, wymieniany może jako 10, 11 postać, jeżeli chodzi o, o skład Brighton. No to teraz myślę, że druga, trzecia czy czwarta, więc jednak ten ścisła czołówka aktualnej formy. Brighton to jest właśnie jego zasługa. Ivan Ferguson, kolejny dobry mecz, to jest też śmiało jedno z największych odkryć tego sezonu, A jeżeli szukać innych odkryć, no to jest też Mitoma, o którym wspomniał Jonasz, to jest kolejny piłkarz, który naprawdę tutaj znakomicie się rozwija. No i do, no, na koniec przepiękny gol danego Welbecka, który przypomniał o sobie i to jeszcze w meczu z Liverpoolem, więc tym bardziej musiało to dla niego e, po prostu musiało to smakować dla niego bardzo dobrze i takimi zwycięstwami myślę, że piłkarze nabierają wiarę w pracę do Zerbiego, widać po tym meczu, było szerokie uśmiechy na ich twarzy. I, I że po prostu ta, ta, ta relacja między nimi a trenerem no, wygląda naprawdę bardzo dobrze, mimo tak, że gdzieś tam jakiś jeden czy dwóch piłkarzy znajdzie się niezadowolonych z powodu, no właśnie, zobaczymy, co z tym trosardem, ale myślę, że cała reszta drużyny wstawia się w tym momencie za Włocha i to wygląda bardzo dobrze. Cudownie, patrząc na wyniki Brighton, jest spojrzeć sobie to, ile kosztowała ta ich pierwsza jedenastka z meczu z Liverpoolem wczoraj na pojedyncze, na pojedyncze sumy zawodników, za których zapłacili. Sanchez za darmo, Estupinian 14 milionów to akurat dosyć dużo, chyba najwięcej. Z całej, tej, z całej tej drużyny. Louis dank za darmo, Colwill jest oczywiście wypożyczony, Pascal Gross 3 miliony, McAllister 7 milionów, Lalana za darmo, Soli March 10 tysięcy funtów, Caicedo 4,5 miliona, Mitoma 2,5 miliona, Ferguson za darmo. W sumie 31 milionów 10 tysięcy funtów, więc to jest, to jest kwota jak, jak żadna na realia Premier League. I oczywiście to nie jest tak, że Brighton nie inwestuje w trakcie tej całej swojej przygody z Premier League, bo Tony Bloom wydał ponad 300 milionów funtów na czy to remont stadionu, czy to wybudowanie stadionu, czy to inwestycje w ośrodek treningowy, w akademię. No i Brighton pokazuje nam tylko, że nie trzeba wydawać dużo na poszczególnych piłkarzy, ale można zainwestować duże pieniądze w mądry sposób i to się opłaca. No, już nie będziemy wspominać oczywiście, jakie, jakie pieniądze przytulają ze sprzedaży tych zawodników i jakie przytulą jeszcze chociażby ze sprzedaży Alexisa McAllistera. Potem jeszcze sobie porozmawiamy o takim jednym dużym transferze, który wydarzył się w... no właściwie to dzisiaj został ogłoszony ten transfer, ale o tym trochę później. On trochę drożej kosztował niż ci piłkarze z Brighton. 10 no dobrze, 000. ale teraz o czymś... Jeszcze Tak, 10 tysięcy funtów. Zdecydowanie. Piękna cena, naprawdę. Jak na realia Premier League wydaje się wręcz niemożliwa. Jednak tak się wydarzyło. Słuchajcie, jeszcze taki jeden mecz z tego topu Dokończymy sobie. Newcastle wygrywa dosyć skromnie 1 do 0 z Fulham, tak w takim dużym dziennikarskim skrócie. No to to spotkanie zdecydowanie pod dyktando Newcastle United, choć było bardzo blisko, żeby odwróciło się od nich to szczęście. Fulham miało rzut, kar rzut karny, ale wydarzyła się rzecz kuriozalna: Aleksander Mitrowicz przed strzałem dotknął z piłkę lewą nogą i jakby podwójnie ją uderzył przez co Karny został um... Anulowany, i Nick Paup mógł rozpocząć piłkę, rozpocząć rzut wolny, jakby od swojej bramki. Także sytuacja kuriozalna. Powiem szczerze, chyba pierwszy raz w życiu widziałem, żeby tak ktoś pomylił się podczas rzutu karnego. No i oddał niejako piłkę swoim rywalom. Niedługo po tym, 20 minut po tej sytuacji, Aleksander Isak ustalił wynik meczu w 89. spotkań w 89. minucie przed z ławki i po Kaluma Wilsona, to właśnie on wrzucił tę piłkę do siatki, notując bardzo ważne trzy punkty, bo gdyby tych trzech punktów Newcastle nie zanotował, to Manchester United wyprzedziłby ich w tabeli. Oni oczywiście mają tyle samo punktów, no ale ten bilans bramkowy dużo lepszy właśnie dla popularnych srok. Panowie, czy wy widzieliście tego karnego, który strzelał Aleksander Mitrowicz? Bo, bo ja tak jak mówię, nie widziałem. No. Tak, jeżeli chodzi o Aleksandra Mitrowicza, wspomniałeś o tym, że nie widziałeś czegoś takiego. Wayne z swego czasu chyba strzelał podobnie. Tylko jeżeli ja dobrze kojarzę, to wtedy ta bramka została uznana, mimo tego, że on zaliczył to podwójne dotknięcie. Nie jestem tutaj w 100% pewien, jeżeli ktoś pamięta ten strzał Runea, to może mnie poprawić w komentarzu. No kuriozum, ale to pokazuje tylko, że Marco Silva powinien jak najszybciej zdjąć Aleksandra Mitrowicza z wykonywania jedenastek, bo to już, trze już trzeci zmarnowany przez Mitrowicza karny w tym sezonie jeżeli tak dalej pójdzie, jeżeli on dalej te jedenastki będzie strzelał i powinien mu się noga jeszcze raz to pobije rekord Premier League właśnie pod względem niewykorzystanych jedenastek w jednym sezonie, bo on ten rekord właśnie wyrównał, ma tyle samo, czyli trzy razem z polem Pogbą Gylfim Sigurdssonem, Wayne'em Runejem Darrenem Bentem i Rudem Van Nisterlojem no ale jeszcze jedno, jeszcze jedna pomyłka z 11 metra i Mitrowicz będzie miał czwartego przestrzelenego karnego co stanie się absolutnym rekordem Premier League no a chyba nie o takie rekordy Serb chciał walczyć, no, a te karne wyjątkowo mu nie idą, no nie jest pewniakiem podchodzącym do piłki na 11 metrze, i wydaje mi się, że dużo lepiej się czuje, kiedy piłka leci mu gdzieś na czoło i może z łokcia walnąć jednego czy dwóch obrońców i trafić do bramki, niż kiedy ma zmierzyć się sam na sam z bramkarzem. Berson Celina kiedyś w barwach Smozji w meczu z West Bromem pośliznął się, i tam to był taki kiks, że nawet piłka nie doleciała do linii bramkowej, więc ja już nie takie karne w życiu <laughs> widziałem. Przecież kibicuje drużynie, która ostatnio w takich sytuacjach dużo się dzieje, właśnie podobnych sytuacji, ale, ale ogółem tu bym chciał jeszcze powiedzieć tylko słówko o Newcastle, no bo to kolejne znakomite Magic w wykonaniu, tak naprawdę. My już przywykliśmy trochę do tego, że Newcast po prostu jest różną dobrą, która walczy o te najwyższe cele, które no ja tam trochę wiadomo, no, prowokowałem was o, o, o tym, taką tezą, że Newcastle walczy o mistrzostwo, bo mimo wszystko trudno mi sobie wyobrazić, żeby oni to mistrzostwo zdobyli, ale to nie jest przypadek, że oni się znajdują cały czas w pierwszej czwórce i powiem więcej, ta przewaga ich nad piątym przecież to no to cały czas rośnie i to, to mógł być trzeci z rzędu remis 0-0 Newcastle, ale ten gol Aleksandra Isaka, Aleksandra Isaka e, faktycznie, mimo że do pustej bramki, no to ważył mnóstwo i dla niego i dla Newcastle, bo przecież to jest piłkarz, który wrócił po kontuzji i na pewno bardzo mocno ki i też Edihau na niego liczą, że no w końcu zapłacili za niego naprawdę całe mnóstwo pieniędzy, więc on ma być takim napastnikiem, który ma te bramki dostarczać. No i póki jest zdrowy, gdy już jest zdrowy, no to faktycznie tego le strzela, więc naprawdę bardzo, bardzo ważny wynik dla, dla tej drużyny. Jedyne co może martwić, no to, to kontuzja Bruno Gimaraesza, który gdzieś tam szedł właśnie z kontuzją. Widział, był widziany też o kulach po meczu, więc jest jestem ciekaw, Zełzami to wygląda. Ze tego z zami, z łzami w oczach podobno schodził z boiska, więc ze, ze stadionu, więc nie wyglądało to. To dobrze na pewno cholernie ważny gracz dla Newcastle tak. w tym sezonie więc to, to może być naprawdę ogromne osłabienie ale też na tyle dobrze znamy tego choła, że on po prostu myślę, że coś tam wy, po prostu wymyśli I z kolei ostatnio trochę częściej gra Alonso Maxime, który był wcześniej kontuzjowany więc może gdzieś tam suma po prostu tego talentu i powrót Isaka, co prawda to inni są kompletnie piłkarze, ale no, może po prostu gdzieś tam Newcastle jakoś uda im się załatać, brak brak właśnie Brazylijczyka który no, póki co miał prawie że perfekcyjny sezon, więc ta kontuzja na pewno ogromna szkoła. No. Ja bym nawet pokusił się o opinię, że to był najlepszy piłkarz Newcastle w tym sezonie, choć ich oczywiście Newcastle ma naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dość mówić, że Nick Pope na 19 meczów ma 11 czystych kąt. Jest w tym momencie liderem tej klasyfikacji. Wygląda to wręcz kosmicznie. Drugi w tym zestawieniu Aaron Ramsdale 9. Także naprawdę wybitny sezon Nika Poupa. Słuchajcie, przejdziemy sobie dalej. Też do zwycięstwa 1 do 0. Tym razem triumfowała Chelsea. To zwycięstwo było im potrzebne, bo zanotowali wcześniej dwie porażki, więc teraz to zwycięstwo, choć skromne, na pewno Graham Potter odetchnął z ulgą. Jedynego gola w tym meczu zdobył Kai Havertz. No i też wydarzeniem tego spotkania było ogłoszenie transferu Mudryka Michał Mudryk, Ukrainiec, dołączył właśnie do Chelsea, choć wydawało się od miesiąca, że dołączy do Arsenalu. Kiedy negocjowano trzecią ofertę właśnie za tego piłkarza, wszedł Todd Boley i powiedział, że on kładzie 100 milionów na 130 w dodatkach, oczywiście 70-30 w bonusach. No i Mudryk ostatecznie trafił właśnie do Chelsea. No, nie będziemy was oszukiwać. Nie będziemy pewnie rozmawiali na temat tego, Jakim piłkarzem jest Mudryk i co może wnieść do tego zespołu? Na pewno bardziej będziemy komentować to, co on już zrobi. Jeżeli chcecie, oczywiście, zapoznać się z sylwetką Mudryka, to odsyłamy Was na naszą stronę internetową. Link do tekstu będzie w opisie, bo tam jest dokładna analiza tego, jak Mudryk wyglądał i co mógł wnieść. Akurat analiza jest pisana pod kątem Arsenalu i nie przeze mnie, oczywiście. Ale cóż, myślę, że w Chelsea tam jakby. Za wiele się nie zmieni. Mudryk będzie miał okazję wnieść do tego zespołu y, to samo. No ale patrząc po tym, jak y, w jakiej kiepskiej dyspozycji strzeleckiej jest Chelsea, bo to jedynie 22 bramki strzelone, miejsce zresztą 10, o tym wiemy, o tym przypominać nie trzeba, no to wygląda dosyć kiepsko i wydaje się, że taki piłkarz jak Mudryk może im się jak najbardziej y, przydać. Panowie, w następnej kolejce jest takie bardzo ciekawe spotkanie Liverpool-Chelsea, no i nikt raczej nie spodziewał się, że będzie to spotkanie środka. Tabeli, drużyny które znajdują się w środku tej tabeli, ale jeszcze w ogóle, no dosłownie, sól futbolu i jeszcze grają w sobotę o 13:30, także zapowi zapowiada się naprawdę widowiskowo. No i co wy panowie możecie powiedzieć o tym spotkaniu? Bo tutaj blisko było do tego, żeby w sumie Crystal Palace stan tego spotkania wyrównało. Tutaj wcale nie było tak, że, że Chelsea to spotkanie wygrało bardzo, bardzo gładko. Ojej, wokół Chelsea się dzieje ostatnio tyle rzeczy, że już trochę głowa zaczyna boić, szczerze mówiąc, bo to przecież to, co się dzieje na rynku transferowym. Ja nawet nie wiem, czy jestem w stanie cokolwiek o Mudryku powiedzieć, bo po pierwsze, nie znam w ogóle tego piłkarza. Widziałem go może w akcji raz albo dwa. Po drugie, jak sobie myślę o ocenie tego transferu, to mnie boli głowa. Po trzecie, jeżeli sobie myślę w ogóle o charakterystyce tego piłkarza i też żało Feliksa, który wcześniej trafił do Chelsea o tym piłkarzu jeszcze nawet nie mieliśmy okazji nawet wspomnieć, a on w międzyczasie właśnie, już zagrał świetne spotkanie zakończone czerwoną kartką i się na trzy występy, więc jak sobie po prostu patrzę na te transfery Chelsea, to się zastanawiam, czy na pewno tacy piłkarze są tej drużynie w ogóle potrzebni. Potrzebni są jacykolwiek, ja, 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 potrzebni są w ogóle piłkarze, ponieważ Chelsea oczywiście ma całe mnóstwo kontuzji w swojej kadrze, natomiast czy na pewno takiej charakterystyce, bo Felix to jest dla mnie gdzieś tam jeden do jeden piłkarz, podobny do Masona Mounta czy do Kaja Hawerca, a przecież też pamiętajmy, że cały czas do tego klubu już się rozgrzewa, już, już niedługo przyjdzie Christophe Nkunku, chociaż akurat może się z Felixem minąć latem, a do tego jeszcze jeżeli sobie dorzucimy Mudryka, no to te, też jest raczej lewo, z, z tego co słyszałem, z tego co czytałem, to jest lewo nożny skrzydłowy, a wydaje mi się, że Chelsea bardziej potrzebowałaby prawo nożnego, prawo skrzydłowego, bo jedynym takim piłkarzem jest Hakim Ziyech, z który z kolei zagrał całkiem niezłe spotkanie, ale mam wrażenie, że Ziyech to już od pół roku jest jednym nogą poza Chelsea, więc trochę po prostu jakaś taka ogromna konsternacja wobec tych transferów, ja sobie to muszę w głowie poukładać, czy na pewno Chelsea takich piłkarzy potrzebuje i co ewentualnie od nich może wyciągnąć. Na pewno w tym meczu gol Kaja Hawersa to jest taka, po, taki delikatny pozytyw, no bo wciąż Chelsea nie ma takiego typowego napastnika. No chyba, że Piero America Bamyan, który podobno gdzieś tam może wrócić do Barcelony, co jest kolejnym absurdem <laughs> tam związanym właśnie z Chelsea. Więc myślę, że ten gol Hawersa <laughs> i to taki całkiem spektakularny główki no, wygląda po prostu. Tak. Eee, może już nigdzie. Może też nie. Tak, taką, taką propozycję w ogóle, bo też patrząc na BMJ w swoich ostatnich występach w Premier League, nie mówię tylko o Chelsea, a rzeczywiście jego końcówki, przygody z Arsenalem, to ja już bym generalnie gdzieś tam, no nie wiem, gdzie bym go wysłał, ale już lepiej nie, nie w Premier League. Eee, więc ogółem w Chelsea troszkę z tego meczu można pozytywów wyciągnąć, bo tam na przykład genialnym cały czas kapitanem jest Thiago Silva, znaczy nie kapitanem, tylko po prostu takim generałem, bo on bierze na swoje barki już w tym momencie wszystko i gra defensywno ma też i gro ofensywną miał taką jedną sytuację w pierwszej połowie, gdzie praktycznie oddał trzy strzały i ostatni z nich dopiero wybronił Vincenta Guaita, dwa poprzednie były blokowane, więc Chelsea tak naprawdę w tym momencie taka trochę bez ładu i składu, całe szczęście, że to spotkanie wygrali i mogą sobie te trzy punkty dopisać, bo byliby w naprawdę strasznej sytuacji, ale za chwilę faktycznie to spotkanie z Liverpoolem może się okazać takim kolejnym meczem podwyższonego ryzyka, bo w tym momencie po prostu presja na tych piłkarzach i też nagrajemy po to, że faktycznie no, no nie może zniknąć z dnia na dzień, tak, no Sytuacja, w jakiej oni się znaleźli, będzie powodowała po prostu, że każdy mecz będzie pod lupą i wszyscy będą patrzeć na Chelsea i tak, no, z takim wyczekiwaniem, właśnie co oni zrobią i czy wyjdą z tego kryzysu. No, a wyjść z kryzysu graniem Luisem Holem na lewej obronie, czy karnym czy Kułomekiem na, na dziesiątce, no, to nie jest najłatwiejsze zadanie, przyznam szczerze. No, pod lupą może być też Chelsea pod kątem finansowym, bo ten transfer Mudryka, tak jak już Jonasz wspomniał, wielomilionowy, daje nam taką wskazówkę, że oni mogą zbliżać się już gdzieś do granicy, do ściany, jeżeli chodzi o finansowe fair play. A wskazuje na to fakt, że Ukraińiec dostał 8,5 roku kontraktu. To jest naprawdę niewiarygodnie długa umowa. No a wszystko sprowadza się oczywiście do amortyzacji kosztów tego transferu, które można sobie wtedy rozbić na czas długości trwania kontraktu. No i nieco, nieco lepiej wygląda to w świetle przepisów finansowego fair play, chociaż i tak wydaje mi się, że, że Chelsea będzie musiała sprzedać kogoś latem i to sprzedać za wiele milionów funtów, żeby, żeby gdzieś tam w ryzyku. Finansowego fair play się utrzymać. No, chyba, że gdzieś jaka, jakaś jeszcze mocniej, mocniejsza kreatywna księgowość zostanie zastosowana, bo wiemy, że wielkie kluby mają swoje sposoby na to, żeby się z finansowym fair play obchodzić. Tak, więc ja oczywiście jeszcze raz odsyłam do tekstu o, o Mudryku, który pojawił się na naszej stronie. Tam analizę podjął się Dominik Wątorski, także autor takiej dosyć popularnej nitki na Twitterze, właśnie o Mudryku. Odsyłam, zachęcam, zapraszam. A my tymczasem przechodzimy do spotkania na szczycie soli futbolu. Tak jest. Southampton kontra Everton. Na samym dnie tabeli te dwie drużyny się ze sobą zmierzyły i. Szczerze mówiąc, ku moim zaskoczeniu, Southampton wygrał to spotkanie 2 do 1, mimo że przegrywali w pierwszej połowie 1 do 0 po golu Onany. No i dwa gole Jamesa Warda Prosa który na swoich barkach naprawdę muszą go w tym sezonie boleć, bo stara się wyciągnąć Southampton z największych kłopotów, chyba jakie te klub ma od, no, od bardzo, bardzo dawna. Jeden z tych goli, oczywiście, jak to w przypadku Ward Prosa został zdobyty z rzutu wolnego, czy to będzie jakiś pozytywny impuls dla Southampton, które w następnej kolejce gra na przykład u siebie za Villa. No i pytanie, co dalej z Evertonem, który na miejscu 19 obecnie, choć cały ten triplet West Ham, Everton i Southampton, no to w tym momencie mają tyle samo punktów, także te ta strefa spadkowa dosyć zgodna. Prawdą jest, że wszystkie te drużyny z miejsc 14-20 mają bardzo podobną liczbę punktów, bo no tam ich dzielą jedynie dwa punkty, także jedno zwycięstwo i, i każda właściwie z tych ekip może wyjść z tej strefy spadkowej. No, ale wygrywać jeszcze trzeba te spotkania, a na razie w zasadzie no i West Ham i Everton i Southampton wyglądają po prostu najgorzej w lidze, i nie bójmy się tego mówić. Czy jednak to zwycięstwo Southampton wydaje Wam się, że da jakiś pozytywny impuls i zmieni coś w tej, w tej kiepskiej dyspozycji? Ja tylko wtrącę, że praktycznie każda z tych ekip oprócz może tych, które niedawno zmieniały szkoleniowców, mają potencjał na zatrudnienie Shona Dysha, tylko jeszcze, jeszcze wzbraniają się przed tym ruchem, ale ja jestem przekonany, że minie jeszcze kilka tygodni i właśnie któraś z tych ekip od miejsca 20 do 14 sięgnie po byłego menedżera Burnley. Sean to jeszcze gdzieś był widziany na trybunach, na Lester, tylko próbuję sobie Lester. przypomnieć. Okej, okay, dobra, miejsce. dzięki za w takim razie podpowiedź. No jakby Leicester wziął, to ja bym się w sumie nie obraził nawet jeżeli Brandon Rodgers, czyli jeden z moich ulubionych menedżerów jest w tym momencie u sterów Leicester, ale my tutaj o Evertonie, Southampton. Ja może zacznę od Southampton, bo to nie jest długi temat. Po prostu wyjmujesz z tego i drużyny Jamesa Warda Prausa i masz drugoligowca. Ja się będę trzymał te, te, tej tezy, bo bez tego piłkarza tak, e, drugo tak naprawdę Drugoligowca, drugo który eliminuje Manchester City z Pucharu Kukuryku, więc no właśnie. ty wiesz, szanuj, szanuj drugoligowca. Ja myślę, że kibice są tam, to oddaliby wszystko, żeby jednak to były trzy punkty w lidze, a nie wyeliminowanie Będzie sterylizm. Po że tak którego myślę, że i tak nie wygrają, ale to, to jest dobry moment dla Southampton, tak. to akurat tutaj ok, mogę im oddać, że faktycznie wygrali trzy mecze we wszystkich rozgrywkach, w których biorą udział, bo nie tylko Puchar Ligi, nie tylko też Premier League, ale także i Puchar Anglii, gdzie mieli też nie, niezbyt takiego łatwego rywala, chyba Crystal Palace tam był, był ich rywalem, więc trzeba rzeczywiście oddać, że to <coughs> troszkę się ogarnęło, no i właśnie to pytanie, co, co im to da, tak, to, to może być taki pozytywny zastrzyk energii, ale z drugiej strony na ile on wystarczy, czy, czy ta ekipa, oni im oni muszą wygrywać mecze, tak? Oni są cały czas na ostatnim miejscu w tabeli, e, cały czas patrzę na ten skład i, tak jak mówię, bez Jamesa Woda Prausa to są dla mnie przypadkowi piłkarze, którzy równie dobrze mogliby grać w Luton, więc e, oni muszą tych, tych meczów po prostu wygrywać więcej, muszą tych punktów łapać więcej. No a Everton, cóż, no, w Evertonie jeden wielki chaos w tym momencie. E, cały ten w ogóle protest kibiców wokół tego, tego meczu, no to naprawdę. Też, też dużo takiej nerwowości się wkradło po prostu w, w całe to otoczenie wokół tego spotkania, bo też nie było szefów klubu na tym, na trybunach. Oni byli jakby, zostaje takie zalecenia, żeby jednak nie przychodzić na, na Goodison Park, bo może być jakieś nawet bezpośrednie zagrożenie ich zdrowiu. Po poprzednim meczu były takie sytuacje, że, że dyrektor generalny, pani Denis Barrett Dale, znaczy podobno została gdzieś tam też cieleśnie zaatakowana, więc no, w Evertonie nie dzieje się dobrze, ale nie tylko zarząd tak naprawdę gdzieś tam zasługuje na to, żeby żeby tutaj kierować w ich strony cierpkie słowa, bo to co zaprezentowali piłkarze i Frank Lampard w tym meczu to no nie był najwyższych lotu mecz tak naprawdę w wykładaniu Dead Office. Mam wrażenie w ogóle, że Lampard jest taki troszkę delikatnie naiwny, tak? bo to nie jest pierwszy mecz, w którym Everton całkiem nieźle zaczyna spotkanie, dobrze gra pierwszą połowę, a na drugą połowę wychodzi po prostu tak jakby mecz już był wygrany albo po prostu punkty zainkasowane, bo po prostu Southampton bardzo szybko w drugiej połowie złapało kontakt i potem ten, ten błąd wydaje mi się, że Jordan Pickforda w ustawieniu muru i w nierzuceniu się tak naprawdę do rzutu wolnego Jamesa Warda Prawsa, jeżeli nie widzisz dokładnie piłki Ustawionej przed polem karnym, którą za chwilę ma kopnąć James Ward Prowse, no to już możesz być, już jesteś skazany na porażkę, tak naprawdę. Jordan Pickford, gdy piłka już była daleko, w, dawno w powietrzu, jeszcze cały czas się rozglądał, gdzie, co się dzieje, czemu ten mur jest tak ustawiony, co ci piłkarze z Southampton tam robią, a za chwilę po prostu piłka już w siatce, więc błąd ewidentny w ramkarze Evertonu. No i błąd generalnie Evertonu, całe mnóstwo, tak powiem, takich niedociągnięć, faktów, na przykład Antony Gordon, głupio faulujący, czy Adamsa w tej sytuacji przez to był ten rzut wolny tak naprawdę wykonywany przez, wykonywany przez Jamesa Wooda Prasa. więc no po prostu w Evertonie w tym momencie wszystko się wali i ja się nie zdziwię, jeżeli Frank Lampard za chwilę poleci, bo myślę, że jakich, jakiegoś wstrząsu tam potrzeba, jeszcze nie wiem jakiego, a wiadomo, że zwolnienie trenera to jest zazwyczaj najczęstsze i takie najszybsze, najpopularniejsze wyjście, więc spodziewam się czegoś takiego w najbliższych tygodniach, albo nawet w najbliższych dniach. Wstrząsu zdecydowanie potrzeba i ja absolutnie nie dziwię się kibicom, że protestują, bo, bo to Pochwalam w 100% każdy pokojowy protest i wyrażenie swojego, swojego niezadowolenia na stadionie jest, jest jak najbardziej ok. Te sceny po meczu na Godison Park, jak głośno byli kibice, jak głośno wyrażali swoje zdanie, no to naprawdę robiło wrażenie. Ale dużo było też takich materiałów, dużo filmików, jak kibice konfrontowali się z zawodnikami pod ich samochodami, z Jerminą między innymi. No i to już jest lekka przesada, i nieco. Naciągnięcie takiej granicy, która, która gdzieś powinna być jednak poza światem boiskowym, piłkarskim, a poza tym prywatnym, bo jest to, jest to po prostu lekkie przegięcie. Nie dziwię się wzburzeniu kibiców, ale to na pewno nie pomoże całej sytuacji żadne konfrontowanie się z zawodnikami. A wracając do tych tematów bardziej pozytywnych, no to nie można nie wspomnieć o tym, że James watt prowse brakuje mu tylko dwóch bramek w Premier League do tego, żeby przeskoczyć Davida Beckham'a, żeby wyrównać ten, ten rekord legendy Manchester United. No i trzeba zadać sobie pytanie, czy może się to wydarzyć jeszcze w tym sezonie na dobrą sprawę. Ja myślę, że zdecydowanie tak. Ja myślę, że ten y, rekord na pewno zostanie przez Worda Prosa pobity i to zdrowo. I też wydaje mi się, że już w tym sezonie. Że, że na pewno wyrównany. Czy pobity to nie wiem, ale wyrównany jak najbardziej. E, słuchajcie, przechodzimy dalej. Czy wiecie, że Brentford, y, znaczy... W... No i cóż, ja... Już Kurde, nie chciałem wiemy. to w ogóle inaczej <laughs> powiedzieć. Nieważne. Zdradziłem w pierwszym słowie to, co chciałem powiedzieć. Nieważne. Chciałem powiedzieć, że yy, jedynymi drużynami, które mają mniej porażek od Brentford, to Newcastle, Manchester City i Arsenal. Tak wyśmienitą ekipą jest w tym sezonie ekipa Tomasa Franka, ale generalnie to chciałem wam zadać pytanie, a e, dobra, nieważne jak zwykle zepsułem sobie sam wejście, także ja już może po prostu od, oddam wam głos, panowie, jak wam mecz Brentford kontra Bormów się podobał, warto zaznaczyć, że i Jensen i Tonej zdobywali bramki w tym sezonie i w ogóle przy Toneju to się trzeba chwilkę zatrzymać, bo on już w klasyfikacji kanadyjskiej ma 16 punktów, 13 bramek, 3 asysty, także ten sezon naprawdę wybitny, jeśli chodzi o to co Tonej robi na boisku, no, bo poza nim to w sumie nie wiadomo, czy to czy Tonej nawet dokończy ten sezon tutaj na, na, tym, na tych boiskach, ale no, ewidentnie jak już gra, to naprawdę wygląda wyśmienicie, i jest piłkarzem, który zdecydowanie sufit ma wyżej niż tylko Brentford. No, ale o Brentford też nie wypada mówić w takich. Kontekstach, no bo w tym momencie na miejscu y, ósmym, za y, znaczy przed Liverpoolem i, i przed Chelsea. I kto wie, czy o te puchary nie powalczą w formie. Na pewno, jeżeli chodzi o te drużyny ze środka tabeli, no to Brentford jest zdecydowanie najlepszej. A jeśli chodzi o Bormów, no to kolejna porażka, czwarta już z rzędu. Także Bormów, jak chwilowo grają dobrze, to później przychodzi. Ten gorszy okres i, i, i Bormów cały czas jest wśród tych ekip, które będą walczyły o utrzymanie do samego końca, jak się wydaje. No Generalnie tak. No, to są cztery porażki w Premier League. Generalnie po wznowieniu rozgrywek po mundialu, to jest sześć porażek we wszystkich, sześciu, we wszystkich rozgrywkach, w jakich, w jakich grali, i to jest naprawdę fatalny wynik polityczny Gary'ego O'Neill'a. No i tutaj nie ma, co, nie ma co się oszukiwać, że można już powoli zaczynać wyciągać taki wniosek, że Bournemouth popełniło błąd zostawiając go na stanowisku. Może jeszcze wyciągnie, oczywiście ja bardzo go chwaliłem po tym jego pierwszym, pierwszym wejściu w drużynę, ale no, chyba zaczyna, zaczyna to powoli wyglądać tak, że. Był to typowy efekt nowej miotły, chociaż. On miał ogromne pretensje do sędziów po tym meczu, i ja z tymi pretensjami się troszeczkę zgadzam, bo ten karny na toneju po faulu Senesiego, ten karny był naprawdę bardzo miękki, bo powtórki pokazują, że to Iwan trzymał rękę Senesiego i Senesji nie, nie był w stanie wyrwać tej ręki z uścisku Toneja, no i potem gdzieś w, bez, w bezradności faktycznie przewrócił go, więc no, dosyć mocno kontrowersyjna, kontrowersyjna sytuacja, która ustawiła ten mecz, no bo kiedy Tonej podszedł już do rzutu karnego, to, to oczywiście no, byliśmy pewni, że ten tą kę wykorzysta Garelineker zażartował w studiu Match of the Day, że mógłby postawić dom na strzał strzał rzutu, na strzał z rzutu karnego Iwana Toneja, a, a Tonej pewnie to zrobił, więc, więc myślę, że myślę, że nikt nie ma wątpliwości odnośnie tego, czy Tonej będzie strzelał do bramki. No, bardzo zagadkowa jest ta jego sytuacja z tym ewentualnym zawieszeniem, bo troszeczkę wygląda to tak, że on sobie gra, a na dobrą sprawę każdego dnia mogą mu wlepić zawieszenie, i już więcej w tym sezonie nie zagra. Aczkolwiek, no, jeżeli wchodzi na boisko, to to jest kapitalna rewolucja. Relacyjna forma. W ogóle Brentford złapało taką, taką serię, taki gaz, i wyglądają naprawdę imponująco w tych meczach. Nie wiem, czy to jest już forma na europejskie puchary, czy jest już drużyna do tego, żeby zakwalifikować się do europejskich pucharów. Na pewno pomogło to, że Bournemouth specjalnie w piłkę w ostatnim czasie grać nie potrafi. I jeżeli któraś drużyna będzie decydowała się na zwolnienie menedżera, to Bournemouth na pewno musi być rozpatrywany jako jedna z nich. Ile znaczy panowie cierpliwość w piłce nożnej? Tyle pokazuje sytuacja Nottingham Forest, który, którzy wygrywają kolejne już spotkanie 2 do 0 z Leicester. I wydaje się, że te najgorsze momenty sezonu, których byli na samym dnie tabeli, wydają się być zdecydowanie za nimi. Tutaj w naszym programie akurat panowała. Chcę tak to pamiętać, że panowała taka opinia, że y, warto na Nottingham Forest poczekać, bo kiedy ci wszyscy piłkarze się do siebie dotrą, to Nottingham Forest zacznie wygrywać spotkanie. Jak się okazuje, tak właśnie się stało. Po dwóch golach Brenna Johnsona Nottingham notuje już kolejne zwycięstwo i w tym momencie 20 punktów. Nie podliczyłem ich w tej ekipie powiedzmy, która o to utrzymanie będzie walczyć, choć oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że Nottingham Forest też pewnie niedługo włączy się tutaj do tej walki o utrzymanie jakoś bardziej, no ale trzeba przyznać, że spośród tych ekip, które znajdują się na dole tabeli, powiedzmy z tych siedmiu drużyn, no to zdecydowanie prezentują obecnie najlepszą formę. Pytanie do Was: jak długo to potrwa i, i, i czy potrwa na tyle, żeby Nottingham Forest spokojnie się o to utrzymanie nie martwiło? mecz dwóch moich ulubionych menedżerów w Premier League, czyli Steve Cooper i Brendan Rodgers. Wychodzi zwycięsko Steve Cooper i ja naprawdę bardzo się cieszę, że ta cierpliwość względem Waliczyka zaczyna popłacać, bo no był taki moment na początku sezonu, gdzie presja na Steve'a Coopera była naprawdę wysoka z racji tego, że zainwestowano całe mnóstwo kasy w zbudowanie całej tej, całego tego składu, całej tej kadry, a w tym momencie Nottingham po pierwsze wyszło ze strefy spadkowej i troszkę się nawet od niej oddaliło, po drugie osiągnęli półfinał FL Cup, więc to jest też wydaje mi się, że takie, takie osiągnięcie, które gdzieś tam delikatnie jak dla Beniaminka Premier League to może coś znaczyć. No, w przypadku Southampton mówiłem, że to nic nie znaczy, ale w przypadku Nottingham akurat drużyny, która przez wiele lat gra w Championship, no to, to, to jest takie delikatne posmakowanie w tym momencie salonów. Kolejne transfery, jakie Nottingham przeprowadza wyglądają dobrze, bo na przykład Gustavo Scarpa wygląda naprawdę na bardzo fajny transfer. Zazwyczaj, gdy piłkarz bezpośrednio z Ligi Brazylijskiej trafia do Premier League, to gdzieś tam delikatnie się temu przeglądamy z takim co ciekawe nie wiem czy ten zawodnik na pewno się odnajdzie w dosyć fizycznej, trudnej, mimo wszystko, lidze dla, dla tego typu piłkarzy. Ale Skarpa naprawdę wygląda bardzo fajnie. Natomiast w tym meczu, przede wszystkim, duet Morgan Gibbs White i Brennan Johnson dał zwycięstwo właśnie Nottingham. Pierwszy z nich, czyli Brennan Johnson, dwa gole, Morgan Gibbs White, dwie asysty, więc no, to są tacy piłkarze bardzo wszechstronni. Wydaje mi się, że taki, taki tacy idealni napastnicy, których preferuje Steve Cooper, czyli właśnie którzy potrafią gdzieś tam zejść na skrzydło, którzy potrafią prowadzić piłkę przy nodze, którzy mają niesamowitą szybkość. no Morgan Gibbs White znakomicie rozgrywał piłkę w tym meczu, a Brennan Johnson, właśnie tą swoją szybkością, wyszedł znakomicie na pozycję, minął bramkarza i strzelił do pustej bramki pierwszego gola, więc bardzo się cieszę po prostu, że po pierwsze Nottingham wychodzi z tej strefy spadkowej i oddala się od niej, po drugie robi to ze Stephen Cooperem i po trzecie robi to z takimi właśnie piłkarzami jak Brendan Johnson, jak na przykład Ryan Yates, czy, czy nawet ten duet obrońców Scott McKenna, Joe Walla, czyli piłkarzy, którzy po prostu ten awans wywalczyli. Nie wszystko zostało postawione w 100% na tych nowych piłkarzy. Niektórzy z nich prawdopodobnie już nawet niedługo odejdą, no bo wiadomo, że tam się w tym momencie kotuje i myślę, że niektórym obiecano trochę szerszy wymiar czasu, że trochę jednak więcej czasu spędzonych na, na boisku, no ale wychodzi po prostu na to, że gdzieś tam udało się znaleźć perfekcyjny balans i bardzo się z tego wszystkiego cieszę. A słówko jeszcze o Leicester na koniec, no to tutaj ewidentnie przerwa mundialowa wytrąciła ich z równowagi, bo po prostu po tym jak, jak wrócili po mundialu, no Leicester wydawało nam się, że oni się trochę ogarnęli gdzieś tam na przełomie października, listopada. Przede wszystkim defensywnie zaczęli grać nieźle, ale kilka takich nie, niepewnych występów w defensywie na początku jakby po wznowieniu rozgrywania Błędy Daniela Marteja, czy ten no, niesławny już mecz w Fesa, w którym dwa razy trafił do własnej siatki. Wydaje mi się, że trochę podbił tutaj, przybił delikatnie pewność siebie tych obrońców, a do tego jeszcze możemy dodać na przykład Herraja Balsa, który w ostatnim czasie wygląda jak parodia piłkarza. Parę, parę bramek w tym sezonie strzelił, ale to jest piłkarz, który miał na nodze całe mnóstwo okazji, nie tylko w tym meczu, ale też i w poprzednich paru kolejkach, więc Lester delikatnie się zaczyna znowu staczać, i no myślę, że te dyskusje, gdzieś tam głosy o tym, żeby dziękować, będą Regersowi, będą niedługo wracać, ale też Leicester jest na tyle takim specyficznym klubem, gdzie też dużo się mówi o tym, że zarząd, tak jak w przypadku na przykład Evertonu, no nie zrobił wystarczająco dużo, żeby, żeby po prostu gdzieś tam wesprzeć swojego menedżera i też trudno się z tym nie zgodzić. Generalnie ja tylko wtrącę jeszcze jedno słówko o Nottingham i to już będzie stały kącik sama Saridża, bo spo, oh. spoglądając na protokół meczowy oh, można, tak można wyjąć, no, mieć takie mylne wrażenie, że gra tylko Morgan Gibbs-White i Brennan Jones, a tymczasem sam Saric wchodzi na boisko w 55 minucie i w 56 minucie to on zgarnia taką dosyć bezpańską piłkę w środku, bo, w środku boiska no i bardzo dobrym podaniem wypuszcza właśnie Morgana Gipsa whitea który później asystuje do Brennana Jonesa. No a kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut później robi dokładnie to samo, też zgarnia bezpańską piłkę, znowu wypuszcza Morgana Gipsa whitea i znowu on dogrywa do Brenana Johnsona, więc zasługa sama Saric'a w tych bramkach jest naprawdę niesamowita. Nieoceniona i być może to nie są rzeczy, z których ocenialibyśmy rasowego napastnika i których, po których spodziewalibyśmy się po rasowym napastniku. A tymczasem Saric no, wyrasta tutaj na małego bohatera Nottingham, o którym nawet nikt nie chce chyba wspominać. I ja chcę o tym wspominać, bo to jest jeden z moich ulubionych piłkarzy. Yy, I to jest taki typowy żołnierz, właśnie Steve'a Coopera, który zawsze wchodzi w drugiej połowie spotkania i zawsze robi coś, cokolwiek. I też to, fajnie, że tutaj Biega. o nim wspomniałeś, bo to, to jest fakt. No, ale czasami to po prostu wystarczy, tak? Ale tak, tak jak tak. powiedziałeś, to jest taki piłkarz, który jest trochę wszechstronny. I to, co, o czym mówiłem w temacie właśnie gipsa White'a czy brana Johnsona, że takich piłkarzy Steve Cooper lubi. I to jest piękne, że tylu nowych zawodników przyszło Nottingham. A ten sam i w drugiej połowie zawsze po prostu można też domy stawiać na to, że on wejdzie na boisko i to jest absolutnie przepiękne. Można też domy stawiać, że West Ham y, przegra kolejny mecz i to niestety jest dosyć smutne, bo West Ham jest drużyną nie dość, że ciekawą, to ci piłkarze na pewno powinni grać trochę chociaż lepiej przegrane spotkanie 1-0 z Wolverhampton następny mecz z Evertonem już bardzo, bardzo ważny, bo tam naprawdę może zrobić się gorąco, jeśli kolejne spotkanie West Ham przegra o co chodzi? Dlaczego kolejny mecz West Ham przegrywa? Dlaczego z taką ekipą tutaj David Moyes nie może nic osiągnąć? Już pojawiają się jakieś głosy, którzy, którzy menedżerzy są przymierzani do tej ekipy, ale na razie Davida Moisa nikt nie zwalnia, czy ta decyzja będzie dobra, czy nie. Opowiedzcie panowie też, co to za menedżerowie są przymierzani tutaj do West Hamu i dlaczego niektórzy kibice wolą, żeby West Ham spadł z Davidem Moysem do Championship? No ja zdecydowanie, jeżeli West Ham miałby prowadzić Nuno Espirito Santo albo Rafa Benitez, to zdecydowanie wolę, żeby oni polecieli z Davidem Moisem do Championship, bo to nie są ruchy, które mogłyby, mogłyby jakkolwiek pomóc im, czy to w utrzymaniu, czy w ogóle w zrobieniu jakiegoś kroku do przodu. Dziwię się w większości tym, tych klubów, że mam wrażenie, że mają to trochę zbyt wybujałe ego, żeby zatrudnić szona dajsza, a tymczasem to jest naprawdę świetny fachowiec i w West Hamie myślę, że on akurat mógłby odwrócić tę kartę, a przypomnijmy, że David Moyes też był początkowo zatrudniany do tego, żeby uratować West Ham przed spadkiem z ligi, więc to na pewno nie jest, nie jest żaden krok do tyłu. No, a pytasz o to, co jest nie tak z West Hamem i my nie wiemy i David Moyes tym bardziej nie wie, co jest nie tak z tą drużyną, bo, bo na papierze tam wszystko powinno wyglądać, no, poza tym, że, że dalej gra Sołczak, czy dalej gra Cofal, czy dalej Antonio ze z Kamaką są traktowani jako, jako swoi wymiennicy, a nie zawodnicy, którzy, którzy mogliby zagrać obok siebie. Myślę, że David Moise nie ma już kompletnie pomysłu na to, co można by było odwrócić w West Hamie i jak wpłynąć na tę ekipę, żeby ona po prostu wygrywała mecze, bo to może na boisku wy wyglądać momentami dobrze. No, a i tak wyjdzie jeden kontratak Wolves, który genialnie zakończył podęż i nie ma tutaj, nie ma tutaj żadnego żadnego problemu, żeby Wolves ten mecz wygrał. W ogóle w końcówce była taka sytuacja, że chyba Ruben Neves wyprowadzał kontratak i atakowali. No, wydaje mi się, że w ogóle czwórką zawodników, tam Adama Traore biegł prawą stroną na dwójkę zawodników West Hamu i Wolves nawet nie chciało kończyć tego kontrataku. Oni sobie rozgrywali tę piłkę spokojnie i nie było żadnego nacisku ze strony West Hamu. Ta ekipa jest po prostu przybita, tam mental na bardzo niskim poziomie i tam trzeba zatrząść. Trzeba zwolnić Davida Moisa. E, broniłem go długo. Miałem nadzieję, że odwróci sytuację, ale nie ma już ratunku dla Moisa w West Hamie i im szybciej zatrudnią nowego menedżera, tym lepiej. Ja tylko nie, le przed... tam krótko, że w... okay. do... jedną, jedną rzecz tylko, że wiele razy w tym sezonie przyczepiałem się do duetu Max Kilman i Nathan Collins, a to, że zagrali dobry mecz, tylko tragicznie świadczy o West Hamie. I tyle chciałem powiedzieć. <grym> Dziękujemy za ten głos, jakże ważny w tej rozsądku. dyskusji. A my tymczasem przechodzimy głos rozsądku. Tak, przechodzimy sobie do ostatniego spotkania, które mieliśmy przyjemność oglądać w tej kolejce, mianowicie Aston Villa kontra Leeds United. drużyna Emery'ego wygrywa to spotkanie 2 do jednego. Pnąc się po tych meandrach tabeli coraz coraz to wyżej. Gole strzelali Leon Bailey, Emiliano Błędia, a dla Leeds United strzelił dawno niewidziany. Cieszący się z bramki Patrick Bamford. No, Liceo, oczywiście ten mecz przegrało, ale ta bramka Bamforda na pewno jego samego cieszy. Inna sprawa, że Lice raczej nie notuje szczęśliwej serii. W, w ostatnich meczach. W ogóle, jak wy tą przygodę Jessiego Marsza? Tak, oczywiście, w krótkich słowach, no bo już nie będziemy się jakoś szczególnie rozwodzić. Mamy godzinę i 11 minut, już naszego programu, także panowie, no, jak wy w takich krótkich, dosyć słowach żołnierskich byście tą dyspozycję drużyny Jessego Marsza ocenili, bo no, chyba jednak spodziewaliśmy się czegoś więcej niż to, co oni prezentują w tym momencie na boisku, w czego absolutnie nie można powiedzieć o na przykład ekipie Unaja Emery'ego, która zdecydowanie, zdecydowanie gdzieś w innych realiach teraz. No tutaj bardzo ważną kwestią jest to, że to nie był wcale taki zły mecz Leeds i nawet Jesse March powiedział potem w wywiadzie po meczowym, że to był występ kompletny. Wydaje mi się, że do występu kompletnego to brakowało tej bramek i trzech punktów, ale no ogółem stwierdził, że to jest po prostu jeden z najlepszych występów Leeds od kiedy, od kiedy pracuje w tej drużynie i że to jeszcze dodatkowo na takim dosyć trudnym gruncie, no ale trudno wypowiadać gdzieś tam rozumieć takie słowa jednak po meczu, które Leeds przegrywa. I ja bym bardziej, nie wiem, poszedł w kierunku na przykład Tremisu, że taki wynik byłby ewentualnie sprawiedliwy, bo to było bardzo dobre widowisko. a Villa naprawdę bardzo dobrze zaczęła to spotkanie i kontratak przy golu na 1 do 0 to jest coś, co, co wyszło im w sposób znakomity. Leon Bejdy wykończył tę akcję. Też świetny debiut Alexa Moreno kupionego z Betisu. To taka trochę przykro sytuacja, bo, bo ten debiut wymuszony przez kontuzję Luka Sadinia w 10 minucie, ale no Alex Moreno wszedł i tak naprawdę gdzieś tam od razu poprawił tę jakość na tej lewej obronie. Z kolei i jakość, której na przykład Leeds United nie ma na swojej lewej obronie, bo w, tam wystąpił Pascal Strauki, takiego Alexa Moreno. Myślę, że z by też do siebie przygarnęli swoją drogą. Jak kiepskim piłkarzem musi być Firpo, skoro on jest na ławce rezerwowych, a Strauk wychodzi w pierwszym składzie i no, popełnia całe mnóstwo błędów. Trochę się gubił, o wszystko na tej pozycji. I to w ogóle nie jest piłkarz, którego jakimś jestem. jestem wielkim fanem. Wydaje mi się, że to nie jest zawodnik na Premier League. A jeżeli jeszcze go postawiamy na takiej pozycji, to gdzieś tam zaczyna się, można zacząć się zastanawiać, co, co poszło nie tak. No, faktycznie tutaj może Jesse March delikatnie przesadził, bo no ja też bym się przyczepił delikatnie do Ben Aronsona, który jest bez formy, to jest cień piłkarza z początku sezonu. Oczekiwałbym od tego zawodnika więcej. Bamforda na pewno ta bramka ucieszyła, ale to też nie była bramka jakoś bardzo tutaj. Nie było widać ekspresji dużo na jego twarzy, bo to jednak był gol tylko na jeden do dwóch nic jeszcze cały czas gdzieś tam starało się. Odwrócić losy tego spotkania i spieszyło się, żeby, żeby spróbować strzelić go na 2-2. No i ostatnia rzecz, którą tutaj z tego meczu ewentualnie można gdzieś tam wyróżnić, wypisać, no to martwi, że, że takie spotkania dzieją się bez udziału Matiego Kesza, który z uwagi na uraz pachwiny nie mógł w tym spotkaniu wystąpić, bo no, Ashley Young wyglądał całkiem przyzwoicie, a jeżeli Ashley Young wygląda przyzwoicie, to można mieć wątpliwości, czy Matty wróci do pierwszego składu Austin Vili, a to się wszystko gdzieś tam zazębia z delikatnymi płotkami o tym, że Kasz miałby trafić do, do Chelsea, ale póki co jeszcze za bardzo w to nie wierzę. Chciałbym widzieć Polaka z powrotem w pierwszym składzie Stenville'i tak jak tak jak po prostu grał na początku tego sezonu i w poprzednim sezonie, bo rozwijał się bardzo dobrze i mam nadzieję, że temu rozwojowi żadna kontuzja nie przeszkodzi. Kończymy ten odcinek dosyć sprawnie, żeby jeszcze zdążyć wysłać pliki do naszego serdecznego montażysty Tomka. Dziękuję Krzyśku za dziś. Dziękuję również. Dziękuję także Maćkowi. Dziękuję cieplutko. Mam nadzieję, że bardzo licznie spotkamy się już w tę niedzielę. To w tym tygodniu na naszym live bardzo Was serdecznie zapraszamy, będzie, będzie naprawdę dużo się działo. Mamy też nadzieję, że to co na boisku nam dopisze i będą jakieś ciekawe reakcje. Jakiś skrót z tego wydaje mi się, że też jak najbardziej zmontujemy. No ale bądźcie na live, to niczego nie przegapicie, nie będziecie musieli oglądać skrótów. Na dziś to wszystko. Dziękujemy Wam i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Trzymajcie się, cześć.